Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam koła faz rozrządu do silnika Citroena albo Peugeota 3.0 V6 ES9A. Koła te są bardzo słabej jakości i często ulegają awariom. Pokażę Wam, jak wyglądają ich usterki i dlaczego uważam, że jest to najgorsza konstrukcja na rynku. Koła faz rozrządu w silniku ES9A należą do jednych z najtańszych na rynku. Oryginalne koła można już kupić za kwotę około od 400 do 600 zł, co jest naprawdę okazjonalną ceną, gdy porównamy to z produktami BMW albo grupy Volkswagena. Najpopularniejsze uszkodzenia tych kół to po pierwsze uszkodzenie blokady, czyli charakterystyczne grzechotanie podczas rozruchu. Związane jest z tym, że koło, które tak jak tutaj widzicie, powinno być sztywne przy rozruchu, jest niezablokowane i można sobie nim tak oto kręcić, podczas gdy wałek stoi w miejscu. To właśnie oznacza, że blokada jest uszkodzona. Drugi typowy problem to są różnego rodzaju błędy podczas pracy, które mogą być związane z dużym zużyciem powierzchni wewnętrznej w środku albo z problemami z elektrozaworem sterującym. I trzeci, także bardzo typowy problem, no to są wycieki. Wycieki z obudowy tego koła na pasek rozrządu. Wszystkie te problemy powodują, że użytkowanie tego silnika bywa naprawdę czasami trudne. Za chwilę odkręcę to koło, zajrzymy sobie do środka, pokażę Wam jak to wygląda, jak wygląda to zużycie, no i pokażę Wam też jaki mam pomysł na ich naprawę. Ok, bierzemy się za odkręcenie koła. Najpierw odkręcamy ten tutaj korek zabezpieczający. Zazwyczaj idzie bardzo ciężko, ja oczywiście mam wszystko już poluzowane. Tutaj mamy pierwsze uszczelnienie, pierwszy o-ring, który twardnieje i z czasem przecieka. Pod spodem znajdziemy śrubę, taką torksową, na klucz E14, taki gwiazdkowy. Warto zwrócić uwagę, że jest to lewy gwint. Ja mam oczywiście wszystko poluzowane, więc sobie ręcznie odkręcę z łatwością. I śruba jest na wierzchu. Śruba ma taki otworek w środku, którym doprowadzany jest jednocześnie olej do fazatora. Jest to taka ciekawa konstrukcja, którą można spotkać w wielu modelach silników z grupy PSA. No i co? Koło jest wolne. Tak ono wygląda. Nie budzi zaufania. Tutaj mamy wałek rozrządu, jego końcówkę, którym właśnie doprowadzany jest olej. Może ściągnę sobie osłonę i podniosę wszystko do góry, żeby pokazać Wam jak zwykle, jak doprowadzany jest olej do fazatora. Olej do fazatora doprowadzany jest i sterowany jednocześnie za pośrednictwem tego tutaj elektrozaworu sterującego. Popatrzmy sobie na niego. Jak widać, zawór jest podzielony na sekcje. Ta pierwsza sekcja z sitkiem, z filterkiem, jest zasilaniem olejowym. To tutaj trafia olej z głowicy, bezpośrednio z pompy olejowej i przekierowywany jest, o zobaczcie sobie, na ten drugi kanał, w tym miejscu. Tutaj właśnie trafia olej w pozycji podstawowej, czyli gdy zawór jest dezaktywowany, kiedy nie ma do niego doprowadzonego prądu. Wtedy olej trafia na komorę tutaj, trafia na komorę opóźniającą wariator,
Czyli wariator w pozycji podstawowej, jak zwykle powtarzam, jest opóźniony i w zasadzie nie pracuje. Jest dezaktywowany. W tym samym czasie dwie kolejne sekcje są ze sobą połączone. Ta sekcja odpowiedzialna jest za aktywację fazatora, za przyspieszanie, a ta środkowa z otworami to jest wentylacja, czy też upust olejowy, który służy do upuszczania oleju po każdym cyklu pracy z komór wariatora. Nie? I teraz zajrzymy sobie, spróbuję to lepiej doświetlić, zajrzymy sobie do tego otworu, w którym wsadzany jest elektrozawór. Tam na dnie, jak się przypatrzycie, widać otwór, którym właśnie doprowadzany jest olej z pompy. A tutaj na boku, o w tym miejscu, widać trzy otwory. Ten najgłębiej, najdalej, to jest otwór, który się łączy z pierwszą sekcją na elektrozaworze. Jest on odpowiedzialny za opóźnianie fazatora. Ten środkowy to jest otwór wentylacyjny, czyli odprowadzający olej z fazatora, a ten otwór to jest otwór aktywacyjny. Jak sobie zobaczycie, te otwory są połączone tutaj, wsadzę szpikulec, połączone są, przynajmniej aktywacja i deaktywacja, połączone są z pierwszym mostkiem w głowicy. O, z tymi otworami. Widzicie? Widać je w otworze na elektrozawór. Czyli ten otwór, bliżej mnie, to jest otwór odpowiedzialny za opóźnianie i tutaj kierowany jest olej, gdy uruchamiamy silnik, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, a to jest otwór, którym doprowadzany olej jest w momencie aktywacji, czyli kiedy mamy zapotrzebowanie na moment obrotowy. I teraz tak, jak sobie przyłożę tutaj nasz wałek rozrządu, on jest trochę zmodyfikowany, obcięty, bo no jest to nam potrzebne po prostu do testów, to zobaczycie, że na wałku też są wytoczone takie dwa rowki i w tych rowkach też są otwory, tu i tu. Czyli ten pierwszy rowek pokrywa się z otworem odpowiedzialnym za opóźnianie wałka i w tym pierwszym rowku wywierzone są otwory, które są znowu połączone, o, patrzcie sobie, z tymi otworami wywierconymi w czole wałka rozrządu, o, tymi trzema. Czyli właśnie tą drogą doprowadzany jest olej opóźniający fazator, a drugi rząd otworów, ten, połączony jest ze środkiem wałka rozrządu. I stamtąd olej za pośrednictwem tej śruby, widzicie, tej śruby z dziurą, więc już wiecie, do czego jest ta dziura, doprowadzany jest do fazatora. Ciekawa sprawa. Ale żeby to lepiej zrozumieć, to sobie musimy rozkręcić nasz fazator. Ja go sobie tutaj położę i zaraz będziemy go otwierać. Do otwarcia fazatora potrzebny nam będzie taki klucz typu Torx, ale pięcioramienny. Tutaj rozmiar T27. Przydatna rzecz. Coraz częściej się spotyka takie śrubki. Mój oczywiście był poluzowany i umyty, bo naprawdę nie wyglądał zbyt dobrze. Mamy śrubki i podnosimy pokrywkę. I od razu widać dość duże zużycie, a właściwie bardzo mocne zużycie na tej pokrywce. Tutaj są ślady tarcia, takie dosyć ostre rysy, dosyć głębokie. Na całej praktycznie powierzchni pokrywki, tam gdzie występował kontakt z wirnikiem. Świadczy to o słabym smarowaniu i ewentualnie jakichś opiłkach w oleju, które tu mogły powstać. Mogły też powstać w wyniku odrywania się kawałków samego wirnika, bo materiał jest dosyć miękki. I od razu widać też, spróbuję to podnieść bliżej, tutaj tą taką czarną uszczelkę, widzicie, dookoła. Jest ona płaska i twarda, ja ją teraz wyciągnę.
O, nawet zobaczycie, że w ogóle już nie jest elastyczna. Zachowuje się jak kawałek plastiku i pęka, o, rozrywa się po prostu w rękach. To jest jedna z przyczyn powstawania wycieków na tym kole. Teraz sobie podniesiemy obudowę i wirnik. To jest taka podkładeczka, która poprawia zamocowanie śruby. No i mamy też obudowę. Tutaj w obudowie też jest kolejna taka sama uszczelka, która też tutaj jest płaska i twarda, odkształcona. Zaraz ją sobie wyciągniemy. O! I znowu pękła. One wszystkie pękają. Całkowicie nie nadaje się do użytku. No i tak mówiłem, mamy tutaj wirnik z obudową. Połączenie wirnika i obudowy uszczelniane jest za pomocą takich kostek uszczelniających. Tego typu. Które są plastikowe i podparte jakąś gumą. No i tak to wygląda. Od razu Wam pokażę, o co chodzi z tym stukaniem przy rozruchu. Za stukanie przy rozruchu odpowiedzialny jest mechanizm blokujący, czyli zespół takiego tłoczka i tulejki, która stanowi kieszeń dla tego tłoczka, czyli kieszeń blokady. Z czasem dochodzi do zużycia się tej tulejki. Widzicie taką połyskującą, srebrną powierzchnię? No to właśnie jest zużycie. I tak samo tłoczek się odkształca. Naprawdę ten jest dosyć mocno już, nawet bym powiedział, zeszlifowany w miejscu kontaktu. I gdy dochodzi do tego zużycia, to mechanizm blokujący, który odpowiedzialny jest za utrzymywanie wariatora w pozycji podstawowej podczas zimnych startów, no nie spełnia swojej roli, czyli wirnik zamiast stać w tej pozycji, tak jak widzicie, czyli maksymalnego opóźnienia, lata sobie w ten sposób. I to charakterystyczne stukanie to jest właśnie ten moment, kiedy wariator nie ma jeszcze komór wypełnionych olejem, to wirnik lata swobodnie. No i właśnie to jest podstawowa rzecz. No druga, no to tak jak widzieliście, to te przytarcia. Tutaj tak samo, na części współpracującej, czyli na wirniku też widać bardzo mocne zarysowania. I tutaj w okolicach tłoczka, o, w tym miejscu też są bardzo mocne zarysowania. No i jak sobie wyciągniemy ten wirnik, to widać też miejsca kontaktu tych uszczelek z obudową. O, widzicie takie połyskujące, srebrzyste miejsca. Spróbuję trochę przysłonić światło, ale widać je. Też widać rysy i też jest dosyć głęboko. Bywa tak, że te zużycia w tym miejscu są tak duże, że praktycznie mamy dwukrotnie cieńszą tą obudowę w tych miejscach. No jest to też poważny problem. A teraz pokażę Wam, dlaczego uważam, że te wariatory, ten model wariatora należy do najgorszej konstrukcji na rynku. Zacznijmy od wirnika. Jak sobie popatrzycie na wirnik, na jego powierzchnię, tych łopat, no coś nie łapie ostrości, o, może teraz. Tutaj, na tej powierzchni, widać takie prążki, takie paski, które idą w tym kierunku. Oznacza to, że ten element został wytworzony metodą ekstrudowania, czy też przeciągania. Działa to tak, że bierzemy sobie pręt aluminiowy, normalny, lity, długi pręt i przy pomocy oczywiście specjalnych maszyn, mówię to tylko tak w przybliżeniu, przeciskamy go przez formę, taką kształtkę, która nadaje temu prętowi o ten kształt wirnika. I w ten sposób cały pręt wygląda w zasadzie jak jeden bardzo długi wirnik. Potem takiego pręta bierzemy i tniemy na takie oto plasterki. Czyli robimy sobie dziesiątki, setki wirników z jednego pręta. No, chyba się domyślacie, że jest to bardzo tania metoda wytwarzania. Dokładnie tak samo powstaje taka obudowa. Identycznie. Też na niej powierzchni widać takie prążki, paski w tym kierunku przeciągania. No powiem szczerze, że jest to najgorzej wyglądający, najmniej dokładnie wykonany fazator
jaki mieliśmy. No i szczerze mówiąc, bardzo szybko się psują, bo już nawet przy przebiegu około 100 tysięcy kilometrów jest problem. Z oryginałami czy nie, wszystko wygląda tak samo. No, oryginalne fazatory są dosyć tanie, a zamienniki niewiele, niewiele tańsze. I tak samo źle wykonane. Wszystkie są dokładnie takie same. Więc zastanawialiśmy się, w jaki sposób to zregenerować. Na początku robiliśmy tak, że kupowaliśmy fazatory z silnika Renault 1.4, które są w zasadzie identyczne, różnią się paroma elementami geometrycznymi. Ale niestety one są też tak samo słabo wykonane, więc nie było to zbyt długotrwałe rozwiązanie. Jeszcze zanim Wam pokażę, jakie mamy rozwiązanie tego problemu, to pokażę Wam, jak rozprowadzany jest olej w samym wariatorze, bo tego nie zrobiłem. To jest pozycja zblokowana, basic position. Teoretycznie, prawda? I teraz tak. W tej pozycji olej doprowadzany jest do wariatora tymi tutaj otworkami na wałku rozrządu w kierunku opóźnienia. Te otworki trafiają, spróbuję Wam to lepiej pokazać, o tutaj, na te otwory, tutaj dookoła wirnika. Stamtąd kierowane są do tych komór. Tu, tu, tu oraz tu, które opóźniają właśnie nasz fazator. Jak widzicie, olej po prostu rozpycha się, dociskając wirnik w tą stronę. Dopiero po aktywacji olej kierowany jest wtedy przez tą śrubę tutaj z przodu wałka, do tej przedniej komory wirnika, o tutaj, widzicie, no bo śruba tutaj wystaje, nawet Wam to lepiej pokażę. O. Stąd trafia olej do tej przestrzeni i dalej za pośrednictwem tych rowków, tu, tu, tu oraz tu, na komorę przyspieszającą wirnik. I wtedy nasz fazator przestawia się do przodu. O tak, widzicie? Opóźnienie, przyspieszenie, opóźnienie, przyspieszenie. Tak to cały czas działa, na przemian. Zakres pracy tego fazatora, bo pewnie zapomniałem o tym wspomnieć, to jest 22 stopnie ruchu wałka rozrządu albo 44 stopnie względem wału korbowego. A teraz pokażę Wam nasze rozwiązanie tego problemu. Zobaczcie, to są elementy, które produkujemy u nas w firmie zgodnie z technologią, którą wykorzystujemy do produkcji nowych kół faz rozrządu grupy BMW czy Mercedesa albo Volkswagena. Wszystko jest frezowane, najpierw toczone, a następnie frezowane z dokładnością do kilkusetnych milimetra. Mamy znacznie większy tłoczek blokady, dzięki temu ona jest w ogóle mocniejsza. Mamy także przeniesioną kieszeń blokady tutaj do obudowy, a oryginalnie jest w zębatce. Wszystko jest generalnie dużo mocniejsze. Gdy sobie spasujemy te elementy, popatrzcie, jak to fajnie chodzi, mimo że w tym miejscu praktycznie nie widać szczeliny. Czyli sobie wyobraźcie, jaka to jest dokładność. Przesuwamy tutaj. O, ja to w ogóle odwrotnie założyłem. Tak to powinniśmy wsadzić. O, zatrzasnęło się. Widzicie? Wszystko jest idealnie spasowane. I to jest właśnie kolejna ważna różnica, ponieważ my w tych miejscach nie mamy uszczelnień, tak jak to jest wykonane w oryginalnym projekcie. U nas jest to wszystko uszczelniane tylko i wyłącznie za pośrednictwem filmu olejowego, więc nie ma tu bezpośredniego kontaktu metal o metal, więc jeżeli dbamy o jakość oleju, jeżeli nie ma tam żadnych opiłków, brudów, zanieczyszczeń, to w zasadzie część powinna służyć o wiele dłużej niż oryginał, praktycznie wiecznie. Następnie wkładamy specjalnie dopasowany o-ring tutaj w to miejsce. Teraz tego nie będę robił, bo to zajmuje zbyt wiele czasu.
Składamy sobie wszystko, odpowiednio celując. Bierzemy nowe śrubki. I skręcamy. Teraz zostało tylko wymienić o-ring na korku na nowiutki. Wszystko sobie skręcamy. No i możemy montować na silnik. Myślę, że dobrze to wygląda. Szczerze mówiąc, jestem z tego bardzo dumny. Zachęcam do spróbowania tego tematu. I co? Czy wy też uważacie, że konstrukcja oryginalnego koła FAS w tym silniku to jest zwykłe badziewie? Ktoś tu ostro przeoszczędził? Co zaskutkowało bardzo niską jakością i pewnie niską trwałością. Więc jeżeli chcecie mieć coś lepszego, żeby mieć spokój na lata po naprawie, to zachęcam Was do skorzystania z naszych usług regeneracji, gdzie zastosujemy Wam właśnie takie komponenty, które Wam pokazałem. Podzielcie się w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Cześć!